No siemaneczko, no dzisiaj poranne pogaduchy, tam za mną jest gdzieś tam ta promenada, no ale teraz jest rano, no nie, stałem gdzieś tam, zjadłem śniadanie, no i teraz sobie po prostu siedzę, zbieram myśli, no i zobaczymy, co będzie później. Ogólnie no wczoraj zwiedziłem wszystko, co miałem zwiedzić. Już nie miałem gdzieś tam żadnych podbić, już ciemno było, o to chodzi. W nocy jakoś tak no nie zagaduję. Jakoś tak nie wiem, nie jestem przyzwyczajony i tak dalej. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Co dzisiaj? Co ja dzisiaj będę robił? No później sobie popodbijam. Tamta laska z tego. Druga mi też Polka z Tindera odpisała, że ten tydzień no ma sesję, coś takiego, i czy w przyszłym tygodniu, czy tego już nie pamiętam, ale finalnie no nie doszło gdzieś tam do spotkania. No ogólnie jest ok. Odpoczywam sobie. Fajnie, fajnie jest, ale powiem szczerze, w porównaniu do Barcelony jest tutaj dużo starszych ludzi. No nie, naprawdę zauważyłem, że tutaj więcej jest tych, no takich plus 50, no nie, naprawdę. Może w tej części, w której ja jestem, no ale no mówię, wczoraj siedziałem, no to tak za dużo tych dziewczyn nie było, no później wróciłem. Wymyłem się, musiałem tam ogarnąć i tak dalej, no i po prostu już patrzę, a tu już jest ciemno. No to wyszedłem zwiedzać dalej. Mówię, wszystkie miejsca praktycznie, które chciałem zobaczyć, to zobaczyłem. No dzisiaj jeszcze bym sobie poszedł na skatepark, bo lubię. Wadą tutaj jest to, że tu nie ma no hulajnów, no nie? Ani rowerów. Chciałem wypożyczyć, wiecie, wpisuję wapkę czy coś. No nigdzie tutaj po prostu no nie ma hulajnów, no nie? A ja lubię. Ja jestem taki aktywny. No dzisiaj sobie trening na pewno zrobię. Mówię już, to jest który? Drugi dzień, ja tak zazwyczaj do 3 dni, bo już później się nudzę. Naprawdę. Więc no, no pogoda dzisiaj taka jest ok. No i co? No, pójdę sobie tam do tej restauracji, co wczoraj. Tam co była taka spoko, fajna kelnerka. Fajne jedzonko, fajna kawa, naprawdę fajny widok. No, no ogólnie też tanio tu jest, no nie? Bo ja przez te 2 dni to wydałem 60 euro. No ja opierniczę. Naprawdę, no jak mówię, jak jadę sam, to wydatki praktycznie zerowe. No bo rano gdzieś tam w hotelu mam śniadanie. Kawę mi też w pakiecie przynoszą, tam ta pani sprzątająca też przyszła, kawę drugą dała, jakieś tam te mleko czy co tam, ciasteczko. Ręczniki wymieniła, no i tego. I też, ja też ogólnie no mam lapka i też pracuję tu, no nie? Więc jak wczoraj też wróciłem, no to tego. No to zająłem się też pracą, wymyłem się, no i mówię, tu 7 godzina już było ciemno. Ale wyszedłem, no nie? Wyszedłem, posiedziałem sobie. Jednak no w nocy ja nie jestem tak nauczony podrywu, no nie wiem, no jakoś tak mówię. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie dużo sobie zdjęć narobiłem, takich właśnie egzotycznych, no na Tindera, bo będzie gdzieś tam działało. No i to jest to, żeby właśnie, jak masz tą aplikację czy coś, to ważne jest to, żebyś też właśnie jeździł sobie w takie miejsce, cyknął sobie zdjęcie, nawet sam i tego. No i to będzie no, robiło, po prostu aplikacja będzie na ciebie pracowała, wiesz? Naprawdę, no ogólnie, no, jaki jest mój problem? No, mam problem z angielskim. Kurde, nie mam takiego super biegłego, płynnego. No nie? Więc to jest taka moja wada, no ale dopiero można powiedzieć, od niedawna zacząłem jeździć za granicę. To co gdzieś tam w szkole nauczyli, to już się pozapominało, no ale no mówię. Będzie potrzeba no, czasu. Co jeszcze mogę powiedzieć?
Miałem fajne tematy ogólnie, ale no teraz troszkę zapomniałem. No ogólnie, o, już wiem. Chodzi o to, że nawet jak działasz, podrywasz i tak dalej, żebyś no, miał taką chillerę, luz. No mówię, u mnie jest coś takiego, że ja tak samo gdzieś tam w Polsce działam. Jadę sobie, siadam na ławkę, siedzę, wejdzie, nie wejdzie. No, nie boję się pokazać tego, że mi nie wychodzi. No nie? To jest to, że ja cały czas mam olewki, no nie? No mówię, dlatego jakby to powiedzieć, już się do tego gdzieś tam przyzwyczaiłem. Czasem miałem tak, że parę godzin siedziałem i nie przeszła żadna laska, która gdzieś tam by mnie ciekawiła, interesowała i tak dalej, i tak dalej. To jest, jakby to powiedzieć, no normalne. Naprawdę. Ogólnie... Co jeszcze mogę powiedzieć? Że no nie ma co gdzieś tam działać tak na siłę, no nie? Na siłę. Co jeszcze mogę powiedzieć? No ogólnie to też chodzi o to, że chodzi też o to, jakieś ludzie idą. Chodzi o to też, żeby po prostu nie napinać się. O to chodzi. Bo to jest najgorsze, bo ja kiedyś miałem tak, że musiałem coś wyrwać. Musiałem, latałem, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. I powiem ci szczerze, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że im więcej zrobisz gdzieś tam podejść, tym po prostu więcej tych dziewczyn będziesz miał. No, w teorii powinno to tak być, no nie? Jednak powiem ci szczerze, że czasem miałem tak, że zrobiłem 10 podejść w ciągu dnia. To był chyba mój, nie wiem, rekord, 10-12. I nawet zgarnąłem 3-4 czy 5 numerów, no nie? I później żadna dziewczyna nie odebrała. I naprawdę nalatałem się jak durny i tak dalej, jedna, druga i tego. A czasem miałem tak, że zrobiłem jedno podejście i mówię, i zacząłem się z tą dziewczyną spotykać. Dlatego no mówię, podejście zawsze do takiego działania, podrywania, to powinien być taki luz, no nie? Mówię, więcej akcji zawsze będzie w chwili, w której idziesz gdzieś. Idziesz sobie przykładowo po paczkę, idziesz sobie do marketu, idzie laska, zagadaj, no nie? To jak mówię, często jak siadam, no nie? Siadam, mało lasek idzie, a idę gdzieś przykładowo przejść się czy coś, czy mam jakąś inną intencję i nagle jest pełno tych dziewczyn. I właśnie najlepiej to z tego momentu gdzieś tam działać. Po prostu ja to wierzę w taką, jakby to powiedzieć, energię, przyciąganie, że po prostu jak mam trafić na fajną dziewczynę i tak dalej, no to tak jest, no nie? Kolejna rzecz jest taka, no... Przed wyjazdem tutaj, no byłem nad morzem z panienką, no i tam ona mnie gdzieś tam mega wyładowała kosmicznie i nie mam takiego właśnie też super parcia, no nie? O to chodzi. Bo dlatego zawsze też mówię, żeby nie uprawiać gdzieś tam samogwałtu i tak dalej, no bo to te pożądanie jeszcze bardziej nas gdzieś tam wspiera, no nie? W momencie, gdy jesteś gdzieś tam zaspokojony, no nie? No to tak naprawdę masz taki luz, no nie? A jeśli gdzieś tam no, sam się zaspokajasz, no to często jest tak, że boisz się tych dziewczyn, wstydzisz się tych dziewczyn, boisz się zagadać. Dlatego widzisz, takie samo zaspokajanie często no nie jest dobre, jeśli chcesz gdzieś tam działać. No bo wyobraź sobie, że tydzień tam nic nie robiłeś, no nie? Zobacz, już będą hormony w tobie buzowały, już po prostu będziesz miał no potrzebę większą, no nie? Pożądanie i tak dalej. To jest to. No i wtedy, jakby to powiedzieć, też więcej za tymi dziewczynami gdzieś tam latasz i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to cię wspiera, no nie? W momencie, gdy jesteś wyładowany, no to widzisz. Nie chcę dzisiaj, no to z tą laską, co się spotyka, ona doskonale wie, że ja tutaj mogę coś robić i ona specjalnie mnie przez cały weekend jakby coś wyssała do zera. No i ja po prostu jestem taki sobie
No mówię, taka śliwka, taki rodzynek. Naprawdę. No i po prostu chillera. Ale ja lubię, mówię. Ja lubię sobie tak zagadać. Choć, no mówię, no wczoraj tą biegaczkę, to była najlepsza, no nie? Widziałem, fajna była. Dzisiaj, no zobaczymy, no nie? Zobaczymy. Też jest dzisiaj taki plus, że jutro jadę i dzisiaj mam też większe parcie. Choć tak naprawdę zagadywanie, gdy jutro jadę, dzisiaj w ogóle z pewnej perspektywy, no nie ma sensu. No bo co ja zrobię? Mogę wyjść, pogadać i tyle. Jednak no mówię, trzeba zagadywać dla samego zagadywania, no nie? Po prostu. No i mówię, to często jest tak, że po prostu to samo przychodzi. Naprawdę, ja się nie zastanawiam. Ja już nawet nie liczę, ile gdzieś tam zrobiłem podejść, ile tego, ile olewek dostałem. W ogóle się nad tym nie zastanawiam, no nie? Po prostu. No też nie chcę tracić tutaj takiego zbytnio czasu na siedzenie 24h na tej ławce i podrywanie lasek, bo jak mi nic nie wejdzie, no to po prostu będę na siebie zły. No a tak to mówię, dużo zdjęć narobiłem. Ogólnie jakby to powiedzieć, żeby to gdzieś tam pracowało, tak jak już powiedziałem, jeśli masz gdzieś tam Tindera, no musisz mieć zdjęcie w takich właśnie fajnych miejscach na tle, bo zobacz, to przyciąga, bo jak mamy na przykład osobę, która zrobiła sobie w pokoju zdjęcie, no zobacz, no to masz przebitkę, gościu w pokoju, a ty tutaj na takim tym, no nie? Nawet gdzieś tam sama twarz, czy położyć telefon sobie na ziemi, nagrać filmik, później z tego zrobić zdjęcie i tak dalej, no metody różne, albo po prostu podejść gdzieś tam do kogoś, żeby ci ktoś zrobił i tak dalej, no i naprawdę działa to. Ja pamiętam kiedyś, jak zakładałem Tindera, no, niedługo będzie rok, no nie, jak tak aktywnie korzystam, tak to, i moje pierwsze zdjęcia to były takie właśnie, zrobię sobie w pokoju, wiecie, o co chodzi. No i praktycznie nie miałem zero meczy, albo jakieś takie, no, jak to mówi mój znajomy, kartofle. Naprawdę. I w momencie, gdy dałem jakieś tam pierwsze zdjęcie z Paryża, później gdzieś tam dałem kolejne i tak dalej, no to nagle powiem ci, bardzo, bardzo, bardzo dużo było już meczy, no nie? Naprawdę. Już nieważne, czy chuda, gruba, nagle był mega skok, no nie? Także widzisz, no tutaj ja też myślę tak o tym, że narobię sobie tutaj zdjęć, już sobie powrzucałem trochę i zobacz, już mi dwie Polki tu smaczowało, no nie? No ale dwie tak naprawdę to samo mi napisały, że mają sesję czy coś tam i że jedna dopiero w piątek, czy co tam, druga w przyszłym tygodniu, więc widzicie. No muszę teraz sobie poklikać, może też coś wejdzie. No zaraz muszę też iść popracować trochę, więc sobie wyjdę gdzieś tak, nie wiem, o trzeciej podziałam. No muszę też zmieniać miejsce, no nie, bo to też jest ważne. Nie może być tak, że siedzę 12 godzin czy 5 godzin tutaj ciągle na ławce w jednym miejscu, bo to też nie jest dobre. To też nie jest dobre, mówię, trzeba jakby to powiedzieć, no zmieniać. Także no mówię, te też wyjazdy są po to, no bo po prostu, żeby narobić sobie zdjęć, no nie? O to chodzi. Wiadomo, że jak gdzieś tam jest panienka, to lepsze mi zawsze zdjęcie robi. Jak zawsze panienka mi robi zdjęcie, to ona mi gdzieś tam, wiecie, fryzurę ułoży, tutaj przekręć się i tak dalej, więc te zdjęcia są dużo lepsze. No ale tak jak już mówiłem, dzięki takim zdjęciom, no nie, no profil, no działa, no nie? To jest super wizytówka. No i tak naprawdę siedzisz sobie w domu, no nie? I widzisz, meczuje ci, no nie? Naprawdę. Nawet laski z zagranicy mi meczuje. Także, no mówię, trzeba też myśleć w tym kierunku, no nie? Wszystko się rozwija i ja też kiedyś myślałem, że no nie, że nie, że Tinder nie jest zły i tak dalej. No, ale powiem szczerze, mam bardzo dużo meczów, no nie? Powiem ci tak, no Tinder już przerósł moje w tym roku. Więcej miałem spotkań z laskami z Tindera niż z laskami na ulicy. No nie? I powiem ci tak, no
tyle konkretów, co przyszło, to ja się za głowę po prostu no, złapałem, no nie? Naprawdę. Także no, jakby to powiedzieć, no Polki trzymają poziom, no nie? Naprawdę. Także nie narzekam, no też mówię. Nie mogę po prostu unikać, no nie? Bo tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo gdzieś tam, no dziewczyn. Ogólnie przygoda z Tinderem głównie zaczęła się przez mojego kumpla, który po prostu nigdy w życiu do dziewczyny żadnej nie zagadał na ulicy w tamtym roku, a zostawiła go dziewczyna i on go zainstalował. Ja byłem tak niechętnie do niego nastawiony i tak dalej, ale to była wina tego, że miałem słabe zdjęcia tam, no proste. No miałem takie zdjęcia gdzieś tam z pokoju, takie gdzieś tam, no takie zwykłe, takie po prostu zwykłe, zwykłe, no nie? No i on gdzieś tam założył i on jest taki, wiecie, no grubszy jest, no nie? O to chodzi, że on nie jest jakiś tam, no jakiś tam z siłki czy coś. No i po prostu miał pierwsze spotkanie, drugie. No ja, stary, co ty gadasz, no nie? Pomimo to, że to były na dzień takie dziewczyny, no średnie, no to i tak miał. I no, on go później miał chyba pierwszy seks z dziewczyną. Ja, co ty gadasz, stary, naprawdę? Ja do niego tak, no tak. No i od tamtego czasu właśnie to ja zainstalowałem. I po prostu zmotywował mnie, naprawdę, niesamowicie. I od tamtego, no z przerwami, bo zawsze jak wchodzę w jakąś relację z panienką, no to sobie go usuwam, no nie? Usuwam, ale tam wszystko jest, dezaktywuję, można to powiedzieć. W momencie, gdy coś tam się wysypuje, czy coś, no to sobie tego. No i mówię, no też działam na ulicy, nie? No nie? To też jest takie, lubię. No, no ale no, naprawdę. Na dzień dzisiejszy to tak o, w niedzielę mam zaklepane już spotkanie z laską z Tindera. Już się z nią raz spotkałem, ale powiedziałam, że jadę i tak dalej, i tak dalej. Następną mam chyba na wtorek. Następną później chyba mam na środę, no nie? Czyli ja już tutaj mam, mówię, kalendarz mój jest pełny. Także no, warto, warto. Tylko tak jak powiedziałem, trzeba mieć super zdjęcia, no musisz jeździć, wiesz, to jest inwestycja w ciebie. No, dobra, to tyle, lecę.